Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj odcinek od driftera do zera, czy od zera do driftera. Troszeczkę sobie próbuję ogarnąć Camaro, bo jest to samochód jednak troszeczkę cięższy od BMW, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednim odcinku. Camaro jest to taki samochód, którym ciężej jest wprowadzić taki stabilny, ładny, gładki drift. Ciężko je w ogóle wprowadzić w drift. Dlatego teraz sobie, o, na przykład zacząłem od wymiany felg, ale ulepszyłem sobie troszeczkę moc. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Mam standardowe opony w nim. Jest to wyzwanie, żeby driftować tym samochód. Powiem szczerze, naprawdę. Nie jest to aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o tutaj jakieś dodatkowe zderzaki, inne takie pierdoły, to nie jest specjalnie potrzebne. Tutaj mamy standardowy silnik, ale opcji, jeśli chodzi o tuning, jest trochę, prawda? Więc żadnego dodatkowego turbo nie mamy, mamy tylko trochę tutaj ulepszeń, jeśli chodzi o moc. To teraz właśnie zrobiłem, to już jest ulepszone i sprawdźmy, co samochód będzie nam oferował. Także widzicie, 516 kW to jest sporo więcej, no ale mamy też dosyć dużą wagę, bo 1480 kg, jak na driftobus dosyć sporo. No i zobaczymy, co Camaro będzie robić teraz. Przed chwilą nim driftowałem i było dość ciężko. Ciężko jest wprowadzić w sam ślizg samochód, a już nie powiem o tym, żeby go jakoś tam sensownie utrzymać, tak? W ładnym takim ślizgu, gdzie naprawdę samochodzik pięknie leci. No i jest takie dosyć raptowne, takie niestabilne, więc trzeba mieć to na uwadze. Jest trudne do opanowania. I to jest też ciekawa myśl mnie naszła, jeśli chodzi o Forza Horizon 4, że faktycznie te samochody, każdy ma jakąś swoją taką charakterystykę, tak? Ja myślałem, że jednak w gruncie rzeczy te auta są, powiedzmy, bardzo podobne do siebie, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o feeling z jazdy, o prowadzenie ich, tak? Tu się okazuje, że naprawdę jak zmieniłem markę samochodu i wsiadłem do BMW, samochód zupełnie nie, no był zupełnie inny, tak? Jak w rzeczywistym świecie, no oczywiście jest to dalej gra, jest to gra arcade'owa zwłaszcza, więc tutaj nie ma co się tam spodziewać, nie wiadomo jakich wodotrysków, tak? Natomiast Camaro jest na pewno trudniejsze do driftu niż takie standardowe BMW E46, którym ja sobie ćwiczę, to ten samochód jest naprawdę dużo, dużo trudniejszy. No ale nie będziemy tam marudzić, spróbujemy nim coś tam po prostu polatać. Ja chyba w złą stronę pojechałem, bo nie miałem zamysłu jechać w tą, ale to nie szkodzi, im więcej jeździmy, im więcej robimy prób ślizgu, tym jesteśmy lepsi, prawda? Z każdym zakrętem, nawet jeśli nie uda nam się go zrobić, jeśli coś tam zrobimy źle i wyciągniemy z wnioski z tego, co robimy źle, z każdym takim zakrętem jesteśmy lepszymi drifterami. Niezależnie od tego, czy grasz na padzie, czy na kierownicy, czy nawet na klawiaturze. Chociaż nie wiem, czy na klawiaturze da się jakoś ładnie driftować. No, pewnie się da, no wszystko się da. W każdym razie z każdym zakrętem jesteś bliżej doskonałości, do której zbliżyć się do końca nie da. Ale da się zrobić. No, ten samochód jest bardzo niestabilny w porównaniu do tych BMW. Aż mi tutaj żyłka na szyi zaczyna pulsować. Bo BMW-ki były, no, przecudowne w tym drifcie, a tutaj jest to ciężko wyczuć. Ten próg taki, gdzie samochód możemy utrzymać, ten sweet spot, gdzie możemy samochód utrzymać w idealnym drifcie, jest bardzo wąski. Jest bardzo wąski, ciężko auto wprowadzić w drift. Ciężko je, wow, ciężko je wyprowadzić. Bo to musiał sobie załatwić większą klawiaturę, kierownicę troszeczkę. Bo powiem wam, że czasami jak gdzieś tak mam rękę w ten sposób, to potrafi mi się któryś tutaj przycisk
kliknąć i to nie jest przyjemne, zwłaszcza jeśli już włączysz, wyłączysz sobie z powrotem ten interfejs, no to masz lipę, no bo nie wiesz jak samochód, nie masz feelingu, tak? Wyszedłeś z flow i jest lipa, no. Musisz od nowa próbować ogarniać auto. Tak, dodałem trochę mocy, myślałem, że samochód będzie troszeczkę fajniejszy do wprowadzania w drift i faktycznie tak jest, ale to jeszcze nie jest to, co robią właśnie BMW, bo tam jest zdecydowanie przyjemniej. Jadę teraz w kierunku parkingu, na którym często sobie trenowałem właśnie driftowanie. Jest to super miejsce, bo tam nie ma żadnego ruchu ulicznego, to raz. A dwa, można nauczyć robić się ósemki. Jest tam typowo, to jest typowo taka miejscówka, gdzie można się tego nauczyć, gdzie można sobie to testować i próbować. Tak? Bo zobaczcie, tutaj jedziemy sobie w tą stronę, cyk. Ta ósemka jest taka dosyć wąska tutaj. Może nie wąska, a właśnie szeroka, tak? Jest dosyć trudno, bo jest wąska droga tu, nie? Ale można sobie te ósemki popróbować, można oczywiście popróbować sobie kółka i trenować w ten sposób. Ja wolę chyba tą kamerę z bliska. I tym samochodem preferuję zdecydowanie strzelanie ze sprzęgła niż nim takie manewrowanie, bo on właśnie nie jest taki responsywny jak BMW-ki, może właśnie ze względu na wagę, nie wiem ile te BMW-ki tam ważą. Albo po prostu tutaj mamy zbyt ciężki przód w tym aucie, zbyt ciężki silnik i on powoduje, że nie wiem, jakoś samochód jest mniej responsywny, czy może układ prowadzenia jest inny. W każdym razie w Fordzie jest to zaimplementowane i ten samochód faktycznie jest, ma inny feeling, nie, z tego driftowania. Zupełnie inaczej się driftuje. Można nim coś tam polatać, oczywiście jak każdym samochodem, tak? Gdybym się przerzucił teraz na pada. Transfer? O, świetny transfer. Gdybym się przerzucił teraz na pada, to bym tym samochodem latał bez problemu, tak? I chodzi mi ogólnie o to, że każdym samochodem da się driftować, tylko po prostu niektórymi jest ciężej, innymi jest łatwiej. I ten, jak dla mnie, zdecydowanie zalicza się do tych cięższych. I tak, jeśli chodzi o Camaro, no tutaj jest dosyć trudno go opanować podczas driftu, więc może podzielimy sobie te sesje treningowe w taki sposób, żeby raz trenować jakimiś tam europejskimi samochodami, typu BMW właśnie, a raz trenować takimi muscle carami amerykańskimi, nie? To jest akurat bardziej pony car niż muscle car i słyszałem właśnie, że na przykład Mustangi mają lepsze zawieszenie niż Camaro. Lepszy feeling z jazdy, lepsza responsywność i tak dalej, i tak dalej. Bardziej takie sportowe niż Camaro, tak? No, to sobie sprawdźmy teraz. Zrobimy sobie szybko Mustanga pod drift. Jeszcze nie wiem jakiego, musimy sobie jakiegoś wybrać. Może okaże się, że już jakiś tutaj jest i nie będziemy musieli przy nim zbyt dużo robić. Wystarczy może tylko lekkie dostosowanie. Kurde, ja mam tutaj samochody, które no, zwłaszcza Mustangi, które są dość koksiarsko porobione. Niektóre może trzeba by było robić od początku. Na przykład mam tego RTR-a spec 5, ale myślałem o czymś takim jak ten, na przykład GT500, żeby tego gnoja zrobić jakoś na drift, bo on mi się z wyglądu chyba najbardziej podoba z tych wszystkich Mustangów, chociaż ten jeszcze jest ten GT350R też jest bardzo fajny nadwozie z 2016 roku. No ale zacznijmy sobie może od tego Mustanga. Tutaj mamy zawieszenie chyba wyścigowe, zdaje się, że ten samochód robiłem pod wyścig bardziej i zobaczymy co nam się uda z nim zrobić. Zobaczę, czy w ogóle mogę coś tu regulować. Chyba to jest w standardzie, więc zobaczcie, wszystko jest poblokowane niestety. No to zobaczmy, jak w standardzie driftować będzie. Czy w ogóle będzie driftował? Jak myślicie? Także to jest standardowy, bez nawet ustawienia tego dyferencjału pod drift. Jest właśnie chyba nawet tak zrobiony, żeby nie driftował za bardzo, wow, ale dziwnie. Muszę trochę nim na jedynce katować, dlatego że on chyba ma długie biegi dosyć, z tego co czuję. I no w tym
No, w tym samochodzie mamy też ogromny silnik z przodu. Więc nie tylko będziemy driftować Japońcami czy Europejczykami, ale także jakimiś tam Amerykańcami. Ej! Wow! Wyjątkowo łatwo było go opanować w stosunku do Camaro. W ogóle tutaj mamy takie bardziej miękkie zawieszenie niż w Camaro, tak? Jest tak zrobiony w standardzie po prostu i fajnie nim buja ten moment, kiedy on, wiecie, przenosi wagę z jednych kół na drugie. Super to wygląda, jak się tak delikatnie buja. Niezły feeling z tego jest, powiem wam. Bardzo mi się podoba ogólnie model tego Mustanga. Zdecydowanie, jeśli kiedyś miałbym taki samochód kupować, to preferowałbym ten, jedynie tylko zegary w środku są tutaj. Chociaż nie, te są akurat bardzo ładne. Myślałem, że to są takie kwadratowe. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło. Tutaj mamy bardzo ładne zegary. Ok, no to w takim razie ten Mustang jest way to go, jeśli chodzi o samochód do zabawy. Dla mnie. No dobrze. To już wiemy, że samochód jakoś sobie tam lata. Tu możemy na jedynce na razie tylko, bo mocy jest na drift tak sobie, ale myślę, że przede wszystkim waga, więc zróbmy go sobie jakoś tam. To będzie mój kolejny muscle car, którego będę chciał trenować. No powiem wam, że z Camaro jest ciężko dosyć tam coś ugrać, bo faktycznie samochód jest taki, no... Oj, nawet nie wiem, jak to określić. Jest dziwny. No dobrze, czyli co? Ja zawsze robię te samochody, wiecie chyba jak już, nie? Jesteście na tych odcinkach, to powinniście wiedzieć, że staram się, aby te tylne, w ogóle żeby koła były zrównane z błotnikami. Tutaj zdecydowanie nie trzeba nic robić, ale przednie koła będą troszeczkę w negatywie, więc warto je nieco wysunąć poza błotnik. Dajmy sobie także inne felgi, nie muszą być tam jakieś super lekkie, po prostu żeby pasowały mi pod drift. Jakieś takie sobie wybiorę. Tutaj mamy felgi typowo driftowe, ale one pasowałyby mi bardziej do jakiegoś samochodu japońskiego. Tutaj weźmy sobie coś takiego. Zwiększmy odrobinę cal. Pyk. Żeby ten samochód robił też wrażenie, nie tylko jeśli chodzi o ślizgowanie, ale też żeby wyglądał jakoś ciekawie. O Jezu, co tu można z maską zrobić? Oh shit, robimy coś takiego? Nie no, zostawimy chyba standard. Jak będziemy lecieć bokiem, będzie zbyt duży opór to robić. Tutaj możemy sobie dać podwójne tury prężarki, ale zobaczcie, ciekawostka jest taka, że nie można wymienić silnika. Nie można zrobić swapa. Dajmy tutaj jakąś szybszą skrzynię i oczywiście, co najważniejsze, dyferencję musimy sobie wymienić. Dajmy sobie lepsze hamulce oraz zawieszenie driftowe. Dzięki zawieszeniu driftowemu, jak pewnie część z was wie, możemy sobie mocniej skręcać przednimi kołami i także ustawiają one się od razu w negatywie, nie? Przez co muscle car wygląda troszeczkę dziwnie, jak jest w ten sposób, no ale zostawmy to w ten sposób. Dajmy sobie klatkę bezpieczeństwa i pewnie niektórzy z was teraz myślą, o, klatka bezpieczeństwa, ale to jak to, samochód jest cięższy, no bo zobaczcie, gdybyśmy wywalili tę klatkę bezpieczeństwa, to mamy, no może tutaj w tym samochodzie nie aż tak duża jest ta różnica, ale w niektórych samochodach jest tu różnica 100 kg. Naprawdę o 100 kg można samochód podnieść albo zbić. Czekajcie, patrzę, ile tu mocy mamy. Dobra, 500 kW mamy i 900 Nm. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dajmy sobie tutaj jeszcze lżejsze koło zamachowe, sportowe jakieś. Wybierzemy sobie także malowanie do tego samochodu i będziemy mogli latać. Dobra, nie mamy tutaj wszystkiego zrobionego na maksa, bo prawdę mówiąc aż takich mocnych ustawień nie potrzebuję, żeby tutaj ten samochód nie wiadomo co robił z asfaltem. Dobrze, weźmiemy sobie jakieś malowanie do tego wybiorę. I powiedzmy, że weźmiemy coś takiego driftowego może. Nie mam pomysłu, co by tutaj można było teraz wybrać. Więc na teraz to ja sobie chyba po prostu wybiorę kolor, bo nie ma aż takich ciekawych malowań, które by były pod drift czy coś. Nie, takie są nudne moim zdaniem. To żółte jest dosyć ciekawe. Elon Musk je zrobił. Dobra. Pyk. Malujemy w takim razie samochód na jakiś tam kolor.
standardowe te... On chyba miał jakieś tam standardowe paski, nie? Ale nie musimy chyba. W sumie czarny wygląda całkiem spoko. Aha, paski też mamy sobie. O, dajmy sobie pas czarny z może czerwonymi paskami. Co wy na to? Kojarzy mi się w sumie z filmu... A jak on się tam nazywał? Ten Rider? Knight Rider? Z 16 roku chyba, nie? A paski mi się usuwają, jak to instaluję. No i felgi dajmy sobie na jakiś tam inny kolor, może... Można dać sobie, zobaczcie, różne warianty wybierać tutaj. Może takie, driftowe. I dajmy przyciemnione szyby. No i mamy samochód do driftu zrobiony. Oczywiście to malowanie jest takie teraz trochę bardziej wyścigowe niż takie w stylu driftowym. No ale bawmy się, kurde. Dobrze, aha, jeszcze musimy sobie dostosować, więc wezmę pada, żeby to zrobić szybciej. Wyjedziemy sobie, samochód powinien brzmieć dokładnie tak samo, tylko lepiej wchodzić na obroty. I tak, tu zrobimy sobie dostosowanie szybkie. Shit. On miał naprawdę bardzo długą jedynkę tutaj. Teraz mamy 6 biegów do dyspozycji, więc tą jedynkę znacznie możemy sobie skrócić. Tylne koła są w lekkim negatywie. Tutaj zobaczymy, jak samochód będzie driftował, bo nie mam pojęcia, co on będzie robił. Podobało mi się to, że on troszeczkę był miękki, jeśli chodzi o zawieszenie. Teraz to chyba jest troszeczkę utwardzone. Chciałbym, żeby ten tył był troszeczkę wyżej może. I zrobimy, żeby był taki miększy trochę. Coś takiego może. Także nie będzie całkowicie na glebie leżał. Może niektórzy tak lubią. Ale my sobie zrobimy, żeby był taki troszeczkę bardziej bujający. Zobaczymy, jaki to da rezultat finalnie podczas driftu. No i tutaj dyferencjał, ponieważ go sobie wymieniliśmy na taki do regulowania, no to możemy sobie go zmienić jak chcemy. A też inne ustawienia on miał kiedy był w standardzie, nie? No i jedziemy sobie. Podoba mi się jego wygląd, bardzo ładny samochód. Czy jest taki bujający? No mimo, że zawieszenie ustawiliśmy troszeczkę bardziej na miękko, to i tak on powinien być twardszy niż w standardzie. Przeważnie tak właśnie to wygląda w tej grze. No i tak, mamy zdecydowanie krótsze biegi teraz, bo mamy ich 6, ja nie wiem, ile ten samochód w standardzie miał, ale skrzynia biegów była naregulowana tak, żeby auto naprawdę... Dobra. Zobaczymy teraz, czy amerykańskie samochody w ogóle są zdatne do driftu jakiegokolwiek. Czy Europejczyki i Japońcy będą wygrywały zawsze? Japońcami też się oczywiście zajmiemy, zobaczę, którymi samochodami driftuje mi się najlepiej. No i oczywiście tymi, którymi driftuje mi się najlepiej, będę driftował najczęściej. Jak na razie wygrywają Europejczyki, czyli BMW. O kurde ty. Ja pierdzielę, to był chyba najlepszy ślizg, jaki kiedykolwiek zrobiłem na kierownicy, autentycznie. Wow. Ja pierniczę, jak równo. Co to było? Co to było, człowieku? Co to było? Okej, samochód jest taki dosyć ociężały w driftowaniu, ale mi się to podoba, bo zauważyłem podczas tego jednego ślizgu, zobaczymy, jak w drugą stronę będzie szło. Zobaczyłem podczas tego jednego ślizgu, że samochód łatwo jest utrzymać w tym sweet spocie, czyli w tym miejscu, kiedy mamy idealnie wyważony ten drift, kiedy czujemy samochód w 100%, nie? Oj, tutaj trochę za mocno skręciłem w lewo. Przez co samochód po prostu się od razu wyprostował. Dobra, spróbujmy. Też mi trochę, widzicie, skacze trochę ta dupa, podoba mi się to. O kurde, ty. Zajebisty jest. Wow.
Ej, co ten samochód robi? Oczywiście totalnie inaczej się nim driftuje niż BM-ką, ale wow! W porównaniu do Camaro to jest niebo a ziemia. Dobra, w drugą stronę, jeszcze raz. Jeszcze raz sobie tu śmigniemy i lecimy, wiecie gdzie? Pojedziemy sobie na jakieś inne zakręty, żeby nie wałkować ciągle tych samych. Ja strasznie lubię tutaj driftować, bo te zakręty jakoś tak mi się dobrze kojarzą. Zrobiłem tu chyba najlepsze ślizgi w moim życiu na kierownicy, więc... Trochę słabo, taki... Taki trochę ślizg był wypieszczony. Oj, oj, oj. No i teraz też lipa. Powinienem bardziej gwałtownie zarzucić samochodem. Tak mu tam, dawać tam. Dobra, jak obiecałem, jedziemy kawałek dalej, zobaczyć, co z tym samochodem damy radę zrobić. Bardzo ładnie, on nie jest taki... To jest też ciekawe w tym aucie teraz, że on nie jest taki super responsywny jak niektóre, ale jednocześnie, jak chcemy go wyciągnąć z takiego poślizgu, gdzie już jesteśmy prawie pewni, że przesterujemy, to z tego poślizgu wychodzi. Tak? Tylko trzeba oczywiście odpowiednio mocno skręcić, także to jest naprawdę ciekawa opcja z tym autem. Oj, 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 za mocno, za mocno, za mocno. Za mocno skręt. Bardzo ciekawe auto. Myślę, że to będzie jedno z moich ulubionych do driftu. Jak na razie jest zajebiście, jestem oszołomiony. Zresztą, przesiadając się z Camaro, mam wrażenie, że każdy samochód będzie zajebisty do driftu, bo tamten to jest... Ja nie wiem, czemu akurat mi się trafił taki pierwszy do driftowania, taki bardzo ciężki samochód. Wow! Tutaj trochę za wolno. Już mi wyleciało autko. Ale jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o driftowanie tym autem. No dobra. Spróbuję troszeczkę okiełznać tego konika. Amerykańcy, zauważyłem, że są takie oporne, nie chcą robić wow, dokładnie to, co im każesz. W sensie, nie pojedzie ci dokładnie, skręci ci dokładnie tak, jak ty chcesz, tylko troszeczkę jeszcze mu to czasu zajmie. Nie wiem, czy to tak jest to zawieszenie zrobione w tej grze, czy co. Jest taki troszeczkę ociężały, ale to nie jest do końca źle, bo dzięki temu on wydaje się być bardziej stabilny w tej fazie driftu, kiedy już nim coś tam próbujemy faktycznie zdziałać, nie? Kiedy próbujemy go ustawić w tym drifcie. To jest super. I dlatego chyba to będzie moje jedno z ulubionych samochodów, jeden z ulubionych aut do driftu. Jak na razie jestem zachwycony. Ten jeden ślizg, który tam zrobiliśmy na serpentynkach, to było coś wspaniałego. Zdecydowanie pozostawi jakieś piętno. Zrobiliśmy takiego bardziej power slide'a, nie? Zdecydowanie tam ten ślizg zostawi jakieś takie piętno, jeśli chodzi o feeling, jeśli chodzi o uczucia w ogóle do samochodów amerykańskich i driftowaniu nimi. Tutaj mamy taką właśnie bardziej prostą drogę, ale to może spróbujmy coś bardziej technicznego, tak? Przed chwilą byliśmy sobie na tym parkingu takim moim fajnym. Myknijmy sobie tam, właściwie i tak tam już jechałem, no ale dobra. I zobaczymy teraz, co Mustang zrobi po tuningu lekkim. Teraz mamy krótsze biegi, więc na dwójce też powinien sobie poradzić. O, nie udało się go przetransferować w drugą stronę. Dawaj koniku, znam kobro.
Dawniej to tak jest to Mustang. Ludzie mówią, że to albo to Chevy, albo to Polestar, albo to tam jakieś inne barabusy. Dla mnie to są Mercedesy, Mustangi. Mnie to gówno obchodzi, tak? Widzę to nadwozie i dla mnie to jest Mustang. Koniec. Nie ma rozmowy. Dobra, pyk. Patrzcie, jak koła skręcone są, masakra. Ale jego nie da się... Znaczy, można go oczywiście przesterować, ale można go z takiego mocnego przesteru wyprowadzić. I to mi się bardzo w tym aucie podoba, bo dzięki temu mam trochę większą kontrolę nad nim. Naprawdę, promień skrętu jest ogromny tutaj. I chyba trochę trzeba go ręcznym masturbować, bo on jest taki... No, ciężko go wprowadzić, ten drift. Woo! Ale oczywiście się wszystko da. Uhuhu. No, powiem wam, że gdybym miał tutaj 900 stopni na tym aucie, to trzeba się na nim bardzo namachać. Zobaczcie, ja mam teraz tylko 600 stopni ustawione, a już tak bardzo dużo przy nim robię, tak? No, dawaj. Ale patrzcie, lecę tutaj, operuję sobie ładnie gazem, ale ani razu nie przesterowałem. Za każdym razem, nawet jak miałem jakiś tam przesadzony kąt, puszczałem po prostu gaz i udało mi się samochód wyprowadzić z tego driftu, nie? Jest ciekawe auto, można jeszcze trochę przy nim pogrzebać i coś tam ciekawego nim porobić, tak? Bo driftuje się naprawdę zupełnie inaczej niż na przykład Camaro czy BMW. Jednak ciągle bardzo przyjemnie, w stosunku do Camaro zwłaszcza, nie? Mamy tu ogromny moment obrotowy. Naprawdę od niskich obrotów nie ma problemu, żebym w nim tutaj zerwał. Camaro ma chyba nawet większy silnik w standardzie niż ten Mustang. Te Mustangi mają 5.0, a te Camarusy chyba mają tam po 6.3. Nie wiem właśnie dokładnie, ile ten model ma, co myśmy tam... Ale chyba 6.3 zdaje się tam ten Camaro ma. I co? I tym jakoś mi się, kurde, lepiej driftuje? Jakiś taki moment ma fajniejszy? Nie wiem. Może akurat Chevy ma troszeczkę inny silnik w standardzie. No ale tak to wygląda, Mustang zajebisty jest, kurde. Zajebista fura do driftu, człowieku. No i żeśmy sobie jakoś tam zrobili jakieś tam standardowe paski, tak? Ale do driftu fura jest świetna. Także co, dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejka!